bardzo miło powitać Państwa na kolejnym spotkaniu z cyklu Środy Literackie. To spotkanie poświęcone będzie najnowszej publikacji Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, Dzikie Ogrody, najnowszy tomik Małgorzaty Dobkowskiej. Dzisiejsze spotkanie ja zacznę również odrobinkę inaczej, bo chciałabym zacząć je wierszem. To jest pierwszy utwór z tomiku Dzikie Ogrody. Łąki nadburzańskie. Jestem tu, biegam wszędzie. Wyobrażam sobie, że czuję powiew wschodu, powiew stepu. Miraże rozległe, utopie. Napełnia się cisza. Przestrzeń, dźwięki, ptaki. Powoli z rosy, mgły, waty wynurza się z niebytu otrząsane z pościeli słońce. Wilgotne białe pasma na szyi, na rękach, nogach, bandaże osuwane, niknące, wchłaniane. Poprzednie i następne okrążenie, droga w nieznany dzień. Meandry piaszczyste, kamienne, a my tu właśnie przybyliśmy, namagnesowani. Czym właściwie są te dzikie ogrody? No to można rozważać na kilku różnych takich poziomach. Każdy ma swoje jakieś ogrody w głowie z dzieciństwa. Właśnie tak jak tutaj było przeczytane, łąki nadburzańskie. Wszyscy mamy zakodowane w głowie te obrazy z tu i teraz albo z przeszłości. To są takie dzikie ogrody, które się łączą z indywidualnymi takimi w głowie wyobrażeniami. Poprosiłam panią Małgosię, żeby przygotowała mi takich kilka słów o tej książce, to pozwólcie państwo, zacytuję jedno zdanie, które tak mi utkwiło w pamięci. Dzikie ogrody to skarby, które mamy, nosimy głęboko w sobie. Każdy z nas ma takie właśnie skarby, które po prostu hołubi. I to jest coś, co pozwala żyć później, na jakieś późniejsze, ciemniejsze lata. Właśnie to zakodowane z dawnych czasów te rzeczy. Moje pierwsze wrażenie po przeczytaniu tego tomiku to była taka wyraźna fascynacja autorki właśnie tym, o czym wspomnieliśmy tutaj, o tym pięknem przyrody. Przyrody Podlasia, ale w ogóle też regionu północno-wschodniej Polski. I teraz nasuwa się takie pytanie, czy przyroda to jest właśnie to coś, co w jakiś sposób mobilizuje do pracy, nakłania do pracy, jest impulsem do tego, że te wiersze powstają? Coś jest w człowieku zakodowane. Czemu na przykład idzie w góry, się drapuje na górę i stoi na tej górze i patrzy? No po prostu jakiś przymus taki wewnętrzny. Tak samo rytuały zachodu słońca. No po prostu to jest coś takiego, że wszystkich ciągnie i oni muszą zobaczyć tą, nie wiem, tą barkę żywiołów, jak się ogień topi w wodzie, po prostu i wtedy uspokojeni wracają z powrotem. Coś jest takiego zakodowanego i że no, jakaś cywilizacja najnowsza, technika tego nie zmieni, tej potrzeby człowieka, żeby mieć przed sobą przestrzeń, oddech, powietrze, wolność. A jak te wiersze powstawały? Jak w tym przypadku przebiega ten proces twórczy? Od momentu, kiedy pojawia się tekst w głowie, czy rzeczywiście później pracuje pani na tym tekście pierwotnym? Ile czasu to trwa? Bo wiem, że mamy tutaj wiersze w większości z ostatnich 4 lat, ale jest też taki, który ma 20? 21. Na pewno on pasował tutaj do tego, do pierwszego tomiku. To znaczy na wypad z pierwszego tomiku, jak robiłam pierwszą taką tutaj selekcję tych tekstów, a tu mi akurat pasowało, to był Konik na biegunach. Konik na biegunach, drugi tekst w tym zbiorze. A tutaj rzeczywiście to jest większość 4 lat i tu 20 parę tekstów powstało w 2016 roku na urlopie. Bo miałam więcej czasu i po prostu tak się jakoś skupiłam sobie i zamiast na przykład robić generalne porządki czy coś takiego, to wszystko zarzuciłam, zajęłam się tym, co lubię, czyli opracowywaniem tekstów. Mam to napisywane na różnych kartkach, tam jakieś pomysły, metafory
i to tak zbieram i musi przyjść czas, żeby nad nimi usiąść, pomyśleć i wtedy pojawiają się jakieś takie kontynuacje, jakieś zamierzone, one się rozwijają dalej wtedy. Jeżeli nie, to zostawiam dalej, tutaj lodóweczki wkładam i taki fragment, taki kawałek tekstu zostaje na później, aż przyjdzie jego kolej, jego pora. Są takie rzeczy, teksty, które dotąd nikomu nie pokazałam i raczej nie pokażę, ale też to się z czasem zmienia, bo kiedyś na przykład myślałam o kilku, że nie pokażę, ale jednak później dojrzałam do tego, że owszem. Tylko, że też to cały czas przebiega taki proces przerabiania tych tekstów, jeszcze poprawiania cały czas. Ja mam taką manię poprawiania aż do przedobrzania niestety. Kiedy czuję, że już przedobrzam, to już to zostawiam, bo to nie ma sensu. To się robi już może nieczytelne. Oczywiście nie może zabraknąć kolejnego utworu. Ja wybrałam taki, który nie ukrywam. Bardzo mi się podoba. Miasto Cię wita. Znów na wschodzie. Zielone, jasne. Płaszcz, świeży wiatr. Gładzień marszczy, zarzucone w kącie buty nadal pasują. Wchodzisz w nie. Obiegasz coraz węższe ścieżki. Smuszka dymu unosi się w chłodzie ciemnym nad dachami, starym ogrodem. Czas, który mija, czas, który nadchodzi, odbija się piłką, skakanką podwórka po głosem, echem wątłym. Krzyczysz, głos znika pisany ósemką w powietrzu, kreślony ustami. Nadal wciąż rozgrywa się twoja historia. Grasz i statystujesz, tak i inni robią. W tej scenie pamiętaj, wchodzisz, kłaniasz się i wołasz w przestrzeni. Czekasz z uśmiechem, niepewny, prosto. Pięść spoconą wraz z jabłkiem trzymając w kieszeni. Zdzierając na skórek, wąchając zapachy. Ciągle odurzony, zdziwiony na zawsze. Przemijanie, upływ czasu i wspomnienia. Motyw, który wielu poetów eksploatowało. W związku z tym bardzo trudno w tym przypadku o uniknięcie banału i o oryginalność. A mam wrażenie, że pani się to udało. Stąd moje pytanie o receptę na to, jak mówić, jak pisać o rzeczach, o których piszą wszyscy lub w przypadku poetów większość. Myślę, że jeżeli ktoś pisze, to musi po prostu szczerze pisać własnymi słowami, bez jakichś, nie wiem, udziwnień zbytnich. A czy to wychodzi? No po prostu to widać. Czyli rozumiem, że recepty na oryginalność nie ma. To nie może być tak jakoś na siłę, jakoś założone. Czyli tylko i wyłącznie szczerość. Tak, bo inaczej nie ma sensu. W ogóle myślę, że nie można się do tego zabierać do szczerości, bo ludzie wyczują też. Tak. Zawsze uważałam, że poezja to jest w ogóle bardzo delikatna materia. To jest taka delikatna materia, którą snuje się i która powstaje z wrażliwości autora, z jego uczuć, emocji, z jego doświadczeń. Ale to też jest materia niebezpieczna, bo w ten sposób bardzo wiele o tym autorze możemy się dowiedzieć. No jest oczywiście takie ryzyko, ale tak jak powiedziałam, jeżeli się zdecydowałam na taką formę wyrazu, a zdecydowałam się to ponad 20 lat temu, więc po prostu jestem konsekwentna i kontynuuję to. I oczywiście od czytelnika zależy, jak to zinterpretuje. Każdy może zinterpretować to jednym, no tak jak każdy człowiek po prostu. Jednemu będzie to pasowało, jednemu nie. Jeden się zaśmieje, inny się zachwyci, inny złośliwie skomentuje. No po prostu ja już na to zbytnie nie mam wpływu i to już jest wolność czytelnika. Tekst jest jakimś też kostiumem, ubraniem. Bawię się nim często. Ja się w kanazie jako autor staram bardzo, żeby to, co mi chodzi po głowie, ubrać w sposób, właśnie ten kostium, bo to mówimy tutaj znowu o technice troszeczkę jednak, bo żeby to przyciastać właśnie ten dziki burz do jakichś takich wymiarów,
Tak, angielskiego. Na pograniczu. Pani Gosiu, Dzikie ogrody to jest czwarty tomik. I ja chciałam tak z czystej ludzkiej ciekawości zapytać o emocje, które towarzyszą z jednej strony powstaniu pierwszego tomiku i czy jakby praca nad tym tomem już czwartym, czyli jest już pani taką autorką, można powiedzieć, doświadczoną, wyglądała rzeczywiście inaczej, czy towarzyszące temu emocje były inne niż przy pracy nad tym tomem pierwszym? To było trudniejsze, łatwiejsze? Pierwsza książka to jest w ogóle rzecz wyjątkowa, no po prostu, no jak dostałam ją do ręki, no to po prostu, no pół metra nad ziemią po prostu się unosiłam, się cieszyłam jak jakiś mały dzieciak naprawdę. Jakbym dostała jakiś super, super prezent gdzieś pod choinkę albo coś takiego, niesamowity rower albo coś takiego. Więc to jest uczucie zupełnie wyjątkowe. A tutaj, no, mogę powiedzieć, że trochę okrzepła. Owszem, ta książka też mnie bardzo cieszy, tak jak każda zresztą inna naprawdę cieszy. Ale może, że tak powiem, już mam na tyle lat, że jestem bardziej, wydaje się, spokojna, albo sobie wmawiam, że jestem bardziej taka spokojna. Nie wiem. A kiedy myśli pani o tym, co czytelnik mógłby wziąć z pani toniku? Kiedy myśli pani o tym, co chciałaby pani, żeby rzeczywiście z tych pani wierszy wziął dla ciebie, dla siebie? Cóż to jest takiego, co powinno zostać po lekturze pani wierszy? Żeby próbował inaczej spojrzeć na niektóre rzeczy, jakoś tak szerzej, może czasami z takiego innej perspektywy i dystansu, bo dzisiaj my wszyscy jesteśmy bardzo zagonieni w takim kołowrotku, bardzo tacy powierzchowni, szybcy, to jest, no ja wiem, to jest wymóg cywilizacji, jakby takiego trybu życia, który tutaj mamy, który panuje, ale właśnie tak jak powiedziałam wcześniej o tych zachodach słońca i tym drapywaniu się na górę i tak dalej, jest potrzebna taka chwila refleksji, taka chwila wyciszenia i spokoju i bardzo bym chciała, żeby na przykład ktoś tak jak powiedziałam wcześniej, przejrzał się w tych słowach też i znalazł wspólną taką więź. Nie musimy się osobiście oczywiście znać. Czasami może to rozczarowujący jest to widok, prawda, bo każdy sobie inaczej to wyobraża. Ale przez tekst można się naprawdę zaprzyjaźnić. Ja też mam takich przyjaciół, których nigdy w życiu nie widziałam, albo oni już dawno nie żyją. A te teksty zostały i one są i wspomagają człowieka dalej. To idę. Miasto wstaje od stawów, węgle. Autobusy ryczą na zakrętach, skrzywdzone poranne wieloryby. Wyruszasz w kolejną podróż z Litwy do Korony. Przystanek Miłosza. Granica. Pisanie, znaki ulotne, mokre klejty, ukradkiem na szybach. Bardzo lubię ten tekst. Słyszałam, że inni też go lubią, zwłaszcza ci, co mieszkają w Dębitach. Ale to jest właśnie taka prawda tutaj o naszym mieście, przepołowionym jakby ulicą Miłosza, bo tam płynie ta listówka. I ta listówka kiedyś była też granicą między Wielkim Księstwem Litewskim a Koroną. Ta granica oczywiście się zmieniała troszeczkę na przestrzeni lat, wieków. W zależności, kto tam, że tak powiem, miał te ziemię z władców Litwy albo właśnie z Korony. O tej listówce powiedział mi mój tato, więc ja jemu wierzę takie rzeczy, co mi tam powie. Przechodząc koło do listówki właśnie mówię, a słuchaj, tutaj była granica Wielkiego Księstwa. I na co oczywiście wskazuje też herb naszego miasta, prawda? Orzeł i pokoń razem. No i właśnie do Lity i właśnie przystanek ulica Miłosza i Miłosz właśnie, to wszystko mi tak ładnie złożyło. No, muszę przyznać, że jestem zadowolona, że w krótkim tekście akurat umieściłam te elementy i mam wrażenie, że one są w miarę czytelne. Lot nurkowy. Gdy zajmowałam się listkiem na wietrze i koszulkami, barwą osadu, rysunkiem podbicia,
I cienką przędzą pajęczyny sieci, stopnie mi je w lepkości. Wygięty łuk ptaka opadał w dół z matematyczną precyzją. Lotem nurkowym na jezioro Chowny. Drogą mknęły szanse, znikały w oddali. W wodzie zalegały kołysane słabe, niewielkie cząstki sobotkowych wieńców. Cumowały, marły na przystaniach trzcinnych. Emisariusz Baszka nad nimi piękny. Brodziliśmy w słońcu, ciesząc się i krzycząc, chlapiąc się i głaszcząc kuzyka stokrotem. I zastanawiałam się, czy ty podobnie robiłeś prawie 100 lat temu i zawsze. Ten sam odruchowy gest głaskania kwoty, rozbioru udami, dotykanie chłodnego lustra, zbiór lśnień i łusek z powierzchni. Namysł, co stanowi warstwę, równorzędnie ległą. Gdy naciskasz ciekłą owalu sprężyny, ciemnobłyszczący medalion jeziora uchyla brzeg swojej pokrywy. Widzimy, łączy się wszystko. Jest i wczoraj, i dziś. Pięknie. Nokturny. Smukłe szczyty gotyku lśniły w ogniu rzeki, paląc się, skraplając ceglastą czerwienią. Wąskie kadzie łodzi niknęły w oddali, gubiąc swoje rysy, we mgłą zanurzane, czekając. Pod filarem mostu ciemny nokturn wody błyskał niestrudzenie ciekłym swym kryształem. Zmierzchu sieci sunęły wolno ku przystani, unosząc się tratwą na powierzchni gładkiej. Światła portu wapiły, rozniecane, liczne, gwar dziennego życia umierał powoli. Na styku granicy powietrza i wody trwały nocne łowy, przekraczanie barier. Zaćmy, skry świętojańskie, migotliwe robaczki, dzwoniąc upadały prosto w nasze ręce. Drobne, latające ryby, lewiatany, zadziwiały wciąż młodych. Obrazie przestrzeni, i słodko, i smutno, jednako nam było, a najbardziej tęsknota.